Witam Was, drodzy przyjaciele. Nazywam się Artur Caroński i od pewnego czasu prowadzę taki cykl nauczań zatytułowany Demony Burzące. Te nauczania mają na celu zdiagnozowanie demonicznych warowni w życiu człowieka. Dzisiejszy odcinek, odcinek siódmy, chcę poświęcić tematowi warowni obsesji. Chciałbym zacząć od pewnego wersetu biblijnego. Treny, czyli lamentacje inaczej. Trzeci rozdział, 62 werset mówi: mowy i myśli moich przeciwników dzień po dniu godzą we mnie. Ten werset bardzo dobrze obrazuje coś, co jest jakby definicją warowni obsesji. Drodzy przyjaciele, co to są obsesje w ogóle? Obsesje to są uporczywe, powracające i niekontrolowane myśli lub emocjonalne impulsy o specyficznych, problematycznych cechach. I wszelkie naturalne próby zredukowania tychże myśli czy też emocjonalnych impulsów powodują ciągi obsesyjnych czynności. A więc widzimy, że warownia obsesji jest ściśle związana z natłokiem niekontrolowanym, problematycznym, natłokiem myśli i impulsów emocjonalnych. I kiedy człowiek będący pod panowaniem, pod działaniem takowej warowni próbuje jakoś ratować się, aby rozładować te ciągi myślowe, czy też ciągi emocjonalne, to zaczyna wykonywać różnego rodzaju działania, tak zwane obsesyjne czynności. Warownia obsesji ma dwie formy i w dwóch formach ona występuje. Po pierwsze jest to warownia perfekcjonizmu, po drugie warownia natręctw. Chciałbym zacząć od warowni perfekcjonizmu. Jakie są objawy w życiu człowieka, u którego jest ta fortyfikacja, czyli warownia perfekcjonizmu? Po pierwsze jest to nadmiar wątpliwości i ostrożności. To po pierwsze. Po drugie, pochłonięcie przez szczegóły, różnego rodzaju regulaminy, inwentaryzację też. Również porządkowanie wszelkiego rodzaju, czy też organizowanie. I to wszystko do takiego stopnia, drodzy przyjaciele, że wytracony jest podstawowy sens danego działania. Czyli człowiek, w którego życiu funkcjonuje warownia perfekcjonizmu, on tak naprawdę wchodzi w taki system myślowo-emocjonalny, który tak naprawdę całe zagadnienie jakieś zamyka w pewnych przygotowaniach. Dla perfekcjonisty coś, co jest nie do końca zgodne z jego systemem myślowo-emocjonalnym, jest niemożliwe do wykonania czy realizowania. Trzeci objaw to idealizm kolidujący z finalizacją zadań, czyli człowiek, który ma warownię perfekcjonizmu, on tak bardzo dba o wszelkiego rodzaju szczegóły w jakimś zadaniu, że wielokrotnie zadania nie kończy.
Po czwarte, jest to nadmierna sumienność lub poświęcenie się pracy i wydajności ze szkodą dla wolnego czasu oraz przyjaźni, czyli ludzie funkcjonujący w perfekcjonizmie, oni tak naprawdę zatracają swoje życie osobiste, swoje szczęście osobiste, swoje relacje, te najpiękniejsze rzeczy wynikające z Bożej miłości na rzecz sumienności, na rzecz pracowitości, na rzecz wydajności. Piąty objaw, przyjaciele, to jest zbytnia skrupulatność i mała elastyczność w kwestiach moralnych, etycznych i ogólnospołecznych. Perfekcjoniści to są ludzie, którzy mają bardzo wyśrubowane, oczywiście według własnego kryterium wartości, poglądy moralne, etyczne i ogólnospołeczne. Nie ma w nich rozciągliwości, elastyczności. Nie patrzą z perspektywy człowieka, tylko patrzą z perspektywy zagadnienia. O ile człowiek nie realizuje pewnego zagadnienia, o tyle ów człowiek w ich mniemaniu jest skreślony. Szósty objaw to niezdolność do pozbywania się zużytych lub bezwartościowych przedmiotów, które nie mają wartości sentymentalnej. Również taki element jest jakby częścią warowni perfekcjonizmu. Ludzie zbierają różne rzeczy, myśląc, że te rzeczy do czegoś im się w życiu przydadzą. Szkoda im ich wyrzucać, szkoda im tych rzeczy się pozbywać, mimo że jest to zupełnie odrealnione. Ale oni tak to widzą. Siódmy objaw to jest niechęć do delegowania zadań lub pracy na innych ludzi, jeśli nie poddadzą się owi ludzie w pełni narzuconym sposobom myślenia osoby, która jest pod działaniem warowni perfekcjonizmu. To jest bardzo poważna sprawa, ponieważ ci ludzie, którzy działają w systemie perfekcjonizmu, uważają, że oni rzeczy zrobią najlepiej. Jest w nich wewnętrzna niechęć, aby oddawać komuś pracę. Widzicie, szczególnie jest to widoczne wśród różnego rodzaju liderów. Liderzy perfekcjoniści są mega problemem w Królestwie Bożym, ponieważ oni nie delegują zadań. A więc jest to typowo działanie kontraapostolskie. Ósmy objaw. To jest irracjonalne sądzenie, że inni ludzie dokładnie podporządkowują się osobie, w której życiu jest warownia perfekcjonizmu. Tacy ludzie uważają, mają wyobrażenie, że inni ludzie są im posłuszni. To jest przedziwne. Wymagają tego posłuszeństwa. Czasami wydaje im się, że inni ludzie winni znać ich toki myślowe. Dochodzi na tym odcinku do bardzo wielu konfliktów. Dziewiąty objaw to skąpy styl wydawania pieniędzy przy postrzeganiu potrzeby gromadzenia finansów na rzecz potencjalnych przyszłych katastrof. A więc perfekcjoniści, oni spodziewają się pewnych katastrof takich czy innych w życiu, w związku z tym zabezpieczają się przez całe życie przed owymi katastrofami. Dziesiąty objaw to sztywność i upór. Perfekcjoniści są ludźmi nieelastycznymi, jeżeli chodzi o różne formy wyglądu, różne formy
przekazu własnej osoby, czy też postrzegania innych ludzi, jeżeli chodzi o ich wygląd, czy jakieś uwarunkowania. Jeżeli mamy do czynienia z przynajmniej 5 objawami z tych 10, o których ja tutaj mówiłem, to możemy mieć pewność, że istnieje w człowieku warownia perfekcjonizmu. I teraz wymienię główne demony zasiedlające tę warownię. Po pierwsze jest to niedowiarstwo. Po drugie jest to lęk. Po trzecie jest to demon prawa. Po czwarte to duch kontroli. Następnie czary i manipulacja, znany nam dobrze zespół demoniczny. Następnie bunt, następnie wyniosłość, następnie samotność, następnie niewybaczenie, następnie wycofywanie się, czyli wycofanie, demon wycofania. Następnie oziębłość, następnie bałwochwalstwo, następnie krnąbrność, potem nieposłuszeństwo, następnie duch sztywności i chciwość. Tak wyglądają objawy u osób, w których życiu funkcjonuje warownia perfekcjonizmu. I druga z warowni obsesji, warownia natręctw. Natręctwa to jest coś, przyjaciele, co jest, to jest jakby, tak jak mówiłem wcześniej o różnego rodzaju obsesjach, to natręctwa są tą formą tutaj jeszcze bardziej skompensowaną, czyli te myśli i te ciągi emocjonalne i również potem wywoływane przez to różnego rodzaju działania, one są tutaj jeszcze bardziej widoczne niż w działaniu warowni perfekcjonizmu. Nieco bardziej drastyczne, z drugiej strony różnorodne. A więc mamy tutaj dwa rodzaje objawów, objawy wewnętrzne i objawy zewnętrzne. A więc przeczytam najpierw objawy wewnętrzne, które są związane z osobami, w których życiu są warownie natręctw. Po pierwsze to jest nawracająca i nieustająca niepewność w sprawach małych i dużych, ważnych i nieważnych. A więc tutaj osoba będąca pod wpływem działania warowni natręctw, ona jest ustawicznie niepewna różnych rzeczy, niepewna różnych zjawisk, różnych działań, ona jest niepewna. Drugi objaw wewnętrzny to nawracające i niechciane myśli o charakterze bluźnierczym, wulgarnym i obscenicznym, nasilające się w takich miejscach lub okolicznościach, które są w stosunku do tych myśli absolutnie niestosowne. Na przykład kościół, modlitwa, spotkanie z bliskimi i tak dalej. Osoba, która jest pod wpływem działania warowni natręctw, podczas modlitwy ona może mieć ciągi bluźniercze. Ona może w kościele mieć myśli perwersyjne o charakterze seksualnym. Ona może mieć różnego rodzaju myśli agresywne w stosunku do osób, które są jej bliskie. A więc jest to takie przeciwstawienie tego, co się myśli, co się odczuwa w stosunku do środowiska, w którym się znajduje. Te myśli są absolutnie przeciwne środowisku czy sytuacji, w której dana osoba się znajduje w danym momencie. Trzeci objaw wewnętrzny to nawracające i niechciane emocjonalne impulsy, takie jak na przykład chęć krzyczenia w miejscu publicznym, czy też chęć obnażania się w miejscu publicznym, czy też chęć zrobienia jakiejś kompromitacyjnej rzeczy w miejscu publicznym.
Następnie chęć uwolnienia agresji wobec osoby bliskiej lub takiej, wobec której nie ma się normalnie złych zamiarów. Na przykład przychodzi takiemu człowiekowi do głowy i jest to jakby za tym bardzo silny nacisk emocjonalny, aby na przykład kopnąć dziecko, prawda? Czy też na przykład popchnąć matkę swoją, czy też nadmiernie wychylić się przez okno, czy też przyłożyć sobie, nie wiem, do kiedy się goli człowiek, przyłożyć sobie do policzka tą maszynkę i zastanawiać się, co by się stało, gdyby się tą maszynką przejechało po twarzy. Na przykład, istotną rzeczą, przyjaciele, w tym wypadku jest to, że nigdy nie dochodzi do takich zachowań. Zamiast tego towarzyszy osobie takiej lęk, że może do takich zachowań dojść. Czyli te toki myślowe, te ciągi emocjonalne powodują niesamowite napięcie wewnętrzne u takiego człowieka i człowiek taki boi się, że do takich rzeczy dojść może. Czwarty objaw wewnętrzny to ciągłe, wielogodzinne i bezużyteczne i trudne do wytrzymania dla samej osoby, która to przeżywa, przeżuwanie, że tak powiem, jakiegoś tematu, kwestii lub myśli z jednoczesną niemożnością podjęcia decyzji i dojścia do konstruktywnych wniosków. Czyli taka osoba notorycznie coś w sobie miele, jakieś tematy, jakieś zagadnienia, jest tam mnóstwo pytań wewnętrznych, jest tam mnóstwo niedomówień, te myśli prześladują tą osobę, ta osoba się zamartwia tymi sprawami, ciągle o nich myśli, co to będzie, gdy tak będzie, no a mogłoby być tak, gdyby było tak, czyli ten cały ciąg dywagacji wewnętrznych. Więc nigdy ta osoba nie dochodzi do jakichś konstruktywnych wniosków. Ona i ciągle pomnaża, ona ciągle jakby powiela tą rzecz. W kolejnych rozmowach z ludźmi znowu te rzeczy przytacza i mówi, że to tak się wydarzyło, a mogło przecież być inaczej, a gdyby było inaczej, to by było tak, a nie inaczej. I wiecie, i to jest coś takiego, co tego człowieka zadręcza od środka, a też emanuje bardzo silną formą czarów na ludzi, którzy są wokół tej osoby. Mamy następny objaw wewnętrzny, to stały, piąty objaw wewnętrzny, to stały lęk przed brudem w stosunku do siebie i innych. A więc osoba, która w której życiu jest warownia natręstw, w niej się takie rzeczy mogą pojawiać, czyli lęk przed brudem. I szósty objaw wewnętrzny to stała konieczność utrzymywania idealnego porządku, pewnej symetrii, czy też określonego układu przedmiotów w otoczeniu. Osoba taka zawsze ma wszystko na miejscu, ale różni się to od normalnego porządku tym, że kiedy tej osobie się to przekłada w inne miejsce, to ona zaczyna czuć się niepewnie, zaczyna reagować lękiem i innymi negatywnymi jakby rzeczami. Osoba taka musi mieć porządek w taki, jak sobie wymyśliła, bez kiedy nie ma tego porządku, nie ma tej symetrii, to czuje się niepewnie i czuje się dyskomfortowo. I teraz, kochani, kolejna rzecz to objawy zewnętrzne warowni natręstw. A więc po pierwsze jest to ustawiczne sprawdzanie. Człowiek taki sprawdza, czy drzwi są zamknięte, czy kurki z wodą są pozakręcane, czy żelazko jest wyłączone. Ustawicznie o tym myśli i sprawdza to wielokrotnie. Drugi objaw zewnętrzny to ustawiczne i nawracające mycie, czy też czyszczenie. Wszystko taki człowiek
myje, czyści, wszystko u niego musi być zupełnie na błysk. Często mieszkania takich ludzi, one są tak czyste, że nie można tam się, tam nie można żyć szczęśliwie w tych mieszkaniach, nie można funkcjonować, wszystko po tobie jest poprawiane zaraz, coś gdzieś przełożysz, ta osoba natychmiast to przekłada, coś pogniecisz, ona się czuje dyskomfortowo, już to naprawia, prawda? Trzeci objaw zewnętrzny to ustawiczne i nawracające poprawianie, układanie, porządkowanie również w sferze relacji z innymi ludźmi. Tacy ludzie, którzy są pod działaniem warowni natręstw, mają niezmierną potrzebę ustawicznego poprawiania innych ludzi, układania im życia, porządkowania wszystkiego, co się dzieje wśród tych ludzi, jak jest to zmorą w relacjach w Kościele. Pouczają się ciągle tacy ludzie. Wszystko musi być na najwyższym poziomie, bo to jest jedyny poziom bezpieczeństwa odczytywalny dla tych ludzi. Czwarty objaw zewnętrzny to czynności złożone, przypominające dziwaczne rytuały. Jest to pewna forma zabobonów. Ludzie działający pod wpływem warowni natręstw, jeśli nie zrobią pewnych rzeczy, nie zrobią pewnego rytuału, oni uważają, że jest to, że oni są niespełnieni, niezabezpieczeni. Dam przykład, no nie wiem, no na przykład człowiek musi obskoczyć na jednej nodze samochód, który właśnie zaparkował, wtedy czuje się, że ten samochód, on na pewno nie zostanie uszkodzony. Musi się 3 razy podrapać z rana w nogę, czy też musi zawsze wypić 0,5 kubka wody wieczorem, bo inaczej to nie można. Czyli jest cały pewien rytuał działań, pewna kolejność i metodyka. Piąty objaw zewnętrzny to przymusowe zbieractwo. Człowiek taki, on ma nieodpartą potrzebę zbierania różnych rzeczy. Często pewnego rodzaju przywłaszczania nawet sobie tych rzeczy. Więc tutaj to są tego rodzaju rzeczy. Szósty objaw zewnętrzny to napadowy lub uogólniony, czyli stały i niesprecyzowany lęk. To bardzo często towarzyszy osobie z taką warownią. Siódmy objaw zewnętrzny to różne formy depresji, różne jakby poziomy depresji. Ósmy to odrealnienie, czyli odczucie bycia poza otaczającą rzeczywistością. Człowiek będący pod skrajnym wpływem warowni natręstw, on w pewnym sensie postrzega rzeczy, jakby były na zewnątrz, on jest pewnego rodzaju widzem w tym wszystkim i często też dochodzi do tego, że ma odczucie jakby oderwania siebie od rzeczywistości, jakby też często w myślach oderwania, że jest zupełnie gdzie indziej, że ta rzecz jakby niby ona jest, niby ta rzeczywistość jest, ale w pewnym sensie ona nie jest, ona nie zawiera jego. Są to takie już skrajne objawy. Dziewiąty taki objaw zewnętrzny to tiki wszelkiego rodzaju, czyli mimowolne i nawracające ruchy różnych części ciała, mruganie nienaturalne oczyma, wzruszanie ramionami jakieś nienaturalne, grymasy twarzy nienaturalne. Dziesiąty objaw zewnętrzny to nienaturalne i niekontrolowane zjawiska głosowe, takie jak na przykład chrząkanie, którego nie można opanować, syczenie, szczekanie, jakieś pstrykanie, więc to jest. Jedenasty zewnętrzny objaw to nasilony lęk przed ostrymi przedmiotami. To też bywa,
takie rzeczy bywają wśród osób, które są pod wpływem warowni, natręt. 12. Objaw zewnętrzny to nasilony lęk przed brudem. I to w bardzo taki praktyczny sposób, unikanie kontaktu z brudem, ustawiczne usuwanie brudu, zapobieganie bycia zabrudzonym. Często ludzie w rękawiczkach wszędzie chodzą, nie podadzą ręki nikomu, tylko bez rękawiczki, nie dotkną pieniędzy bez rękawiczki, przez chusteczkę robią rzeczy, także tak to wygląda. No i 13. objaw to chorobliwy lęk przed zarazkami wszelkiego rodzaju, które się znajdują w otoczeniu tej osoby. I gdy występują 3 z 6 objawów wewnętrznych i 3 z pierwszych 5 wymienionych przeze mnie objawów zewnętrznych, to mamy na pewno do czynienia z warownią natręstw. Czyli jeszcze raz, gdy występują 3 z 6 objawów wewnętrznych i 3 z pierwszych 5 wymienionych przeze mnie objawów zewnętrznych, to mamy na pewno, na 100% do czynienia z warownią natręstw. Główne demony zasiedlające warownię natręstw to lęk. Lęk jest jakby głównym delegatem odrzucenia, który zarządza warownią natręstw. Następnie bluźnierstwo, następnie demony seksualne, następnie zawstydzenie, następnie poniżenie, następnie nieposłuszeństwo, następnie niepokój, następnie chciwość, następnie kłamstwo, następnie kontrola, następnie duch przymusu, następnie ściśnienie, czyli depresja, następnie niedowiarstwo, następnie izolacja, następnie wrogość i następnie religia. Czyli mamy tego rodzaju demoniczne siły, które zasiedlają warownię natręstw. Przyjaciele, myślę, że te rzeczy będą kolejnym krokiem dla tych z Was, którzy diagnozujecie w służbie wśród ludzi tego rodzaju rzeczy, ale też będą krokiem dla tych z Was, którzy chcecie sięgać po kolejne przestrzenie wolności dla swojego życia. Pomódlmy się. Dobry Ojcze, ja dziękuję Ci za to słowo, ja dziękuję Ci, Ojcze, za to objawienie, ja dziękuję Ci za to, Ojcze, że Ty jesteś wielkim, potężnym Bogiem. Ojcze, ja teraz modlę się za każdym człowiekiem, który zdiagnozował, czy to u siebie, czy to u innych ludzi, Ojcze, te warownie, o których mówiłem, Ojcze, te warownie obsesji, warownie perfekcjonizmu i warownie natręstw. Ojcze, ja modlę się o mądrość dla tych ludzi, o rozum, o umiejętność, Ojcze, działania, o objawienia i o dary potrzebne. Ojcze, ja modlę się, aby oni w mocy Twojego Świętego Ducha burzyli demoniczne warownie, rozbijali demoniczne związki i aby żyli w wolności i usługiwali innym, aby i inni w wolności żyć mogli. W imieniu Jezusa. Amen.